Cześć moi drodzy, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was do Palermo. A zaczynam tą przygodę od mojego hotelu, słuchajcie, z Cefalu, hotelu Santa Lucia. Zobaczcie, piękny widok na... Tu mam z balkonu, hotel polecam. I wycieczka zaczyna się, kochani, 7:30, wyjeżdżamy spod tutaj stacji benzynowej. Także zapraszam Was na następne ujęcia i dzień dobry, zobaczcie jaki piękny wschód słońca. Drodzy, witam Was na pierwszym przystanku, który się nazywa Monreale. Jest to miejscowość przy Palermo. Naszą wycieczkę prowadzi pilotka z Itaki Małgosia. Na pewno jest to taka klasyczna wycieczka do Palermo, czyli jedziemy Monreale, Góra Królewska, tak w tłumaczeniu się ona podobno nazywa i lecimy. Ciao, buongiorno. Moi drodzy, tak wygląda główne wejście tutaj na schodki do Monreale. Wejściówka kosztuje około 3 euro. Kochani, schody, które wchodzimy do Monreale, pani Piotrka nazywała pokutne, także trzeba troszeczkę wejść, żeby dostać się Monreale, ale nie, nie źle, jest trochę cieniu, także zobaczcie. His name is Tajolo. Patrzcie, to jest koleś, który robi mozaiki. Ten młotek bizantyjski wygląda, ma inną formę niż klasyczny młotek do wbijania gwoździ. Semiluna, ma dotale dam. A to jest nożyk taki właśnie do cięcia materiału. Jest materiał marble, vedete molto big. Diventa mozaico e con esse diventa micro mozaico, vedete? 25 wołów tylko potrafi to na świecie. Imagination in sequence, no? Uno accanto all'altro. In Italy... Jeden koło drugiego, słuchajcie, i ci tacy, którzy są powiedzmy początkujący, to sobie rysują jakby tą formę. A ci, którzy nie są początkujący, już mają fach w rękach od dłuższego czasu, to z pamięci układają kamyczek po kamyczku, jeden przy drugim układa. Tu macie Wenus. Selection, ta, composition. In Italy ci sono three school in mosaic, solamente three. One è a Monreale. Tak, kochani, Sycylia, Wyspa Słońca, tak to powiedziała fajnie pilotka Małgosia. Teraz idziemy sobie dalej schodkami na Monreale. Jest fajnie, bo jest w cieniu wszystko i idziemy do przodu. Kochani, tą katedrę stworzył Wilhelm II, który miał wizję. Tutaj są takie piękne ganki benedyktyńskie, także można tu sobie fajnie w cieniu posiedzieć, pozwiedzać. Także ja sobie po latach przypominam Monreale faktycznie jako takie miejsce naprawdę bardzo urocze. I co? No i teraz wchodzimy sobie do katedry, także zobaczycie ją w środku. Moi drodzy, tutaj w Monreale, w katedrze są kolejne mozaiki, które jestem zachwycony. Powstały, słuchajcie, głównie w Bizancjum, w czasach, które uwielbiam. I słuchajcie, no trzeba tutaj sobie siąść nieraz pół godzinki z godzinkiem, napatrzeć je, bo są przepiękne. Kania, to jest przepiękny punkt widokowy w Monreale. Przed nami Palermo, do którego tam dotrzemy. Że chodzenie, jakikolwiek ruch jest szkodliwy dla zdrowia i prowadzi do śmierci, więc po prostu jakby mogli, to by wjechali do środka również samochodem. Kochani, teraz kolejny punkt programu. Katakumby, gdzie są pochowani ludzie. Miejsce, gdzie prawdopodobnie nie będę mógł kręcić ani filmować, ale mam zdjęcia, słuchajcie, z dawnych lat, więc wam wrzucę jako ciekawostkę.
Zobaczcie, idziemy. A więc katakumby zostały założone w XVI wieku wraz ze śmiercią Silvestro da Gubbio, bardzo zacnego i cenionego brata kapucyna. Od niego powstała idea założenia tego wyjątkowego cmentarza, gdzie ostatecznie spoczęło 8 tysięcy osób poddanych procesowi suszenia, balsamacji. Palermo, Palermo, kochani, gorące, ciepłe. Nie wiem, jak wam jest skomentować, ale miasto, które po prostu no, jest masakrycznie żywe, tłumy ludzi. Więc Sycylijczyk podobno rozmawia tylko o jedzeniu i kończy rozmowę o jedzeniu na koniec dnia. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jest, mówi się, że jest kryzys, ale nie wiem, jaki to jest kryzys. Kochani, Palermo mnie zmęczyło, ale jest jedno miejsce, które mnie tutaj po prostu dało energię, odżywiło i po prostu powiedziało sobie, że no jednak tu kiedyś wrócę do tego Palermo. I to miejsce to jest restauracja, która się nazywa Basilie. Zobaczcie, jaki fajny serwis, jakie klimaciki, możecie sobie zjeść tutaj, słuchajcie, na zewnątrz. Fajny właściciel, fajny boss, słuchajcie. Jedzenie domowe w dobrych cenach, good price, fantastic service. Tak jakbyście byli w polskim barze. Naprawdę rewelacja. Giocatore lui. Giocatore, ok. Lugarelli. Tu właściciel pokazuje wam i opowiada wam, kto tutaj był jego gościem. Bardzo znani ludzie. Także powiem wam tak króciutko. Palermo, number one restaurant. Basile. Basile was zaprasza. Tak, kochani, kończę tego vloga w centrum tutaj na placu w słynnej miejscowości Palermo. Teraz jest bardzo gorąco, duszno. Miasto mi przerażało, słuchajcie, byłem zmęczony, ale na szczęście trafiłem na fajne knajpeczki, fajnych kelnerów, fajny serwis i kończę, ale słuchajcie, no ciężko mi jest powiedzieć coś o Palermo. To tak zwerywane miasto, to już dawno nie poznałem. A w ogóle was zaskoczę, bo trochę przypomina mi, słuchajcie, starą Hawanę. To w ogóle nie wiem dlaczego, tak jakoś sobie po prostu to skojarzyłem. Także jeszcze raz trzymajcie się, nie dajcie się. Do zobaczenia w następnym ujęciu, w następnym vlogu. Palermo, nieodgadnione, niepoznane do końca. Wy mi powiecie, jak je poznać, żeby polubić. Ciao, amore, do zobaczenia w następnym odcinku. Wasz fan Olo, pa.